Cześć, witajcie. Dziś zapraszam na wyjątkową recenzję. Wyjątkową, bo dawno nie było u nas żadnego tabletu, a nigdy, przenigdy nie było jeszcze tabletu firmy Realme. A wiecie dlaczego? No bo wcześniej Realme tabletów nie robiło. Realme Pad to pierwszy tablet w historii chińskiej marki. Jak oceniam to urządzenie? Dowiecie się już za chwilkę. Zapraszam. Jeśli miałbym oceniać stylówę tego tabletu, to ocena byłaby najwyższa z możliwych. Dlaczego? Bo jest to tablet stosunkowo niedrogi, a mimo to ma metalową obudowę, w dodatku całkiem ładną. Może być w tym kolorze, który teraz widzicie, może też być taka grafitowo-szara. W rogu małe logo, bardzo estetyczne. Fajny akcent w postaci takiej linii tu wyżłobionej, biegnącej przez całą długość urządzenia i poprzez nieco niestety wystającą oprawkę aparatu fotograficznego. Do tego tablet, jak widzicie, jest dosyć smukły. Metalowa obudowa zapewnia dobrą sztywność całego urządzenia, ale jak widzicie, mimo wszystko, mimo tego, że jest matowa, dosyć łatwo, dosyć szybko się brudzi. Więc za to, powiedzmy, taki malutki minusik przy tej szóstce, jaką wystawiam za samo wykonanie urządzenia. Z przodu też jest fajnie. Mamy tutaj ekran o przekątnej 10,4 cala i trochę nietypowych proporcjach, bo 5 do 3, otoczony dosyć wąską ramką. I z jednej strony ta wąska ramka wygląda naprawdę bardzo kozacko, bo tablet wygląda na dużo droższy niż zdecydowanie jest. Z drugiej strony nic by się nie stało, gdyby była szersza, bo wtedy łatwiej by było trzymać to urządzenie, nie wtykając paluchów na część roboczą wyświetlacza. A sam wyświetlacz jest już taki trochę skromniutki. To matryca IPS ze standardowym odświeżaniem 60-hercowym i z rozdzielczością 1200x2000 pikseli. Ekran, rzekłbym, jest wystarczający do typowych zastosowań tabletu. Nie wykorzystujemy tego rodzaju urządzeń raczej poza domem, jeżeli już to bardzo rzadko, więc jasność wyświetlacza nie jest tak kluczową cechą. Powiedzmy, że jest niezła, aczkolwiek słoneczne dni na plaży to urządzenie już niekoniecznie się sprawdzi. Szybkie odświeżanie, no z jednej strony by się przydało, ale z drugiej, patrząc na cenę tabletu, daje się bez niego żyć. Trochę szkoda, że w menu tabletu zabrakło możliwości chociażby regulacji temperatury barwowej czy intensywności kolorów. Mamy za to tryb nocny, czyli ochronę wzroku przed szkodliwym światłem niebieskim i mamy fajny tryb czytania w odcieniach szarości, jak na e-inku, prawie że. Panel dotykowy spisuje się absolutnie bez zarzutu. No i ogólnie ekran myślę, że mogę ocenić w miarę pozytywnie, patrząc na cenę tabletu, podkreślam jeszcze raz, i na przeznaczenie tego urządzenia raczej do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Zdecydowanie i absolutnie pochwalę natomiast jakość dźwięku, jaką serwuje nam ten tablet. Mógłby być dużo droższy i nadal ten dźwięk bym chwalił. A dlaczego? Realme Pad ma, słuchajcie moi drodzy, 4 głośniki na górnej i na dolnej ściance. Głośniki grają czysto, grają donośnie i słyszymy wyraźną stereofonię. A przez to, że głośniki są 4, to nawet jak tablet sobie będziemy trzymać w ten sposób, to i tak dźwięk będzie dobrze słyszalny, bo 2 głośniki pozostaną ciągle odkryte, niezasłonięte naszymi dłońmi. A jeżeli będziecie chcieli korzystać ze słuchaweczek, to jak najbardziej mini jack jest, tak? Zabawnie wkomponowany w narożnik urządzenia, ale w sumie okazało się to całkiem wygodnym i bardzo sensownym rozwiązaniem, bo bez względu na to, jak będziemy trzymać ten tablet, czy poziomo, czy w pionie, to przewód słuchawkowy nie będzie nam tu się nigdzie pałętać. A cóż widzimy na ekranie? Bardzo prosty firmowy interfejs, który w zasadzie nieznacznie tylko odbiega od czystej postaci Androida. Żadnych udziwnień, żadnych zbędnych dodatków, żadnych dodatkowo niepotrzebnie preinstalowanych apek. Mamy tylko to, co najpotrzebniejsze, włączając w to oczywiście podstawowe ustawienia, pakiet Google i dość przydatny w przypadku tabletów wykorzystywanych w domu tryb dziecięcy. O interfejsie raczej złego słowa nie powiem, ale pomarudzę trochę, że w tablecie nie ma czytnika linii papilarnych. Trzeba polegać na rozpoznawaniu twarzy przez przedni aparat, co nie jest najsolidniejszym zabezpieczeniem. Alternatywnie pozostaje nam oczywiście tradycyjne hasełko czy tam PIN. A skoro już zaczynam trochę brzęczeć o zabezpieczeniach i ergonomii, to tylko dodam, że przyciski głośności są umiejscowione w całkiem sensownym miejscu, natomiast do położenia klawisza włącznika czy też aktywatora ekranu musiałem się troszeczkę przyzwyczaić, ale na szczęście producent nie zapomniał o opcji wybudzania podwójnym stuknięciem. Jeśli chodzi o wydajność tego tabletu,
to szału nie ma, ale i dramatu również nie ma. Mamy tutaj procesor MediaTek Helio G80 oraz 4 albo 6 w tej mocniejszej, droższej wersji gigabajtów pamięci operacyjnej. I od razu rekomenduję Wam zakup droższego wariantu tego tabletu z pamięcią 6 plus 128 i dodatkowo jeszcze zbudowanym modemem LTE poszerzającym praktyczność tego tabletu. Bo dzięki temu modemowi nie dość, że macie dostęp do internetu przez sieć komórkową, to nawet jeszcze możecie sobie pogadać, co prawda albo przez słuchawki, albo przez głośniczki, ale zawsze warto mieć taką dodatkową, awaryjną opcję. No ale wróćmy do wydajności. Nie jest to z pewnością demon prędkości, nie jest to z pewnością gamingowy tablet, ale takie prostsze, casualowe gierki bez problemu na nim zagracie. A jeżeli chodzi o inne typowo tabletowe zastosowania, jak przeglądanie internetu czy konsumpcja multimediów, to on z powodzeniem daje radę. A co najważniejsze, prawie się nie nagrzewa, a do tego praktycznie nie występuje tutaj throttling. Po przejechaniu go kilkoma stres testami nadal widziałem równą krechę wydajności, która wcale nie spadała, nawet jeżeli tablet troszeczkę wewnątrz, podkreślam, wewnątrz się rozgrzał, bo na zewnątrz to prawie nie było czuć, żeby się robił cieplejszy. Wspominałem o modemie LTE, ale oczywiście mamy tutaj też łączność Wi-Fi, mamy Bluetooth, mamy GPS-a. Wszystko to działa absolutnie bez żadnego zarzutu, bez zająknięcia. Jestem zadowolony, nie zauważyłem niczego niepokojącego. Mówiłem wcześniej, że opcja telefonowania z wykorzystaniem wbudowanego modemu jest taką opcją, powiedzmy, awaryjną na wszelki wypadek. I podobnie oceniłbym aparaty fotograficzne. Tylny ma 8 megapikseli i po prostu jest. W dzień zdjęcia jak cię mogę, w nocy już zdecydowanie gorzej. Nie ma tutaj żadnego trybu portretowego, nie ma tutaj żadnych bajerów. No jest tryb manualny, nie wiem po co, ale jest. Aparat nie jest nadzwyczajny. Do robienia zdjęć z szałowych wakacji niekoniecznie go polecam. Do robienia zdjęć z imprez również niekoniecznie. Szczególnie, że wtedy zwykle jest mniej światła, więc już w ogóle będzie kicha. Zazwyczaj przecież macie ze sobą smartfon z dużo lepszym aparatem. No ale gdyby przykładowo smartfon się rozładował albo byście go zostawili, no to tu jakiś aparat jest i w sytuacji awaryjnej lepiej mieć jakiś taki w miarę aparat fotograficzny niż nie mieć żadnego. Na przodzie tabletu również znajdziemy aparat fotograficzny umiejscowiony nieco nietypowo, bo tutaj, na dłuższym boku. I w zasadzie widać, że raczej jest on dedykowany do wideokomunikacji, kiedy na ekran patrzymy horyzontalnie. I wtedy kadr wygląda idealnie, ale i w pionie da się ukadrować selfiaka. Tylko czy przypadkiem w smartfonie znów nie macie lepszego aparatu do selfie? Ten też ma 8 megapikseli, podobnie jak aparat tylny, tyle że w odróżnieniu od tamtego nie ma autofokusa, ale do selfie mieć go wcale nie musi. Akumulator Realme Pada ma pojemność 7100 mAh, co w praktyce przekłada się na 8, 9, może nawet 10 godzin pracy z podświetlonym ekranem, korzystając z sieci Wi-Fi. Czyli przekładając to na coś bardziej życiowego, jeżeli sobie siadacie wieczorkiem z tabletem w fotelu, poczytacie, co tam słychać w internecie, zerkniecie na chwilę na YouTube'a, no to ten tablet będziecie musieli ładować co jakieś 2-3 dni. I myślę, że warto cyrklować tak, żeby ten tablet ładował się albo kiedy jesteście w pracy, albo kiedy śpicie, ponieważ ładowanie jest tu 18-watowe i napełnienie baterii trwa dobrze ponad 2,5, można w zasadzie powiedzieć, że 3 godziny. Czas, abym podsumował moje wrażenia z użytkowania Realme Pada. Zaczynamy od cen. Wariant oszczędnościowy z pamięcią 4 plus 64, który niekoniecznie bym rekomendował, ale głównie ze względu na RAM, kosztuje 999 zł. Wariant droższy, ten, który trzymam w ręku, z modemem LTE oraz dodatkowo z pamięcią wewnętrzną 128 GB i RAM-em 6 GB, kosztuje 1399 zł i moim zdaniem te 400 można dołożyć chociażby za ten większy RAM. A jeżeli RAM Was nie przekonuje, to pozostaje zastanowić się, czy chcecie mieć modem LTE, czy nie. No i czy chcecie mieć większą pamięć wewnętrzną, ale tutaj podpowiem, że tablet oferuje możliwość skorzystania z karty microSD, więc pamięć wewnętrzna też nie jest taka tutaj hiperkluczowa. Kupując ten stosunkowo niedrogi tablet, musicie się przygotować, że wydajność będzie przeciwna
przeciętna, aparat fotograficzny będzie, powiedzmy to, raczej słaby, wyświetlacz też będzie dosyć przeciętny, ale urządzenie za to zaoferuje Wam świetny dźwięk i będzie wyglądać, jakby kosztowało co najmniej drugie tyle. Innymi słowy, próbuję w tej chwili powiedzieć, że przy swej cenie Realme Pad jest naprawdę bardzo fajną propozycją, a mnie podczas jego eksploatacji, tak zupełnie subiektywnie, osobiście, z głębi serca, wkurzało praktycznie tylko to, że on tak straszliwie się brudzi i muszę go co chwilę przecierać z jednej i z drugiej strony. Zatem jeżeli potrzebujecie stosunkowo niedrogiego tabletu do prostych zastosowań domowych, Realme Pada spokojnie możecie sobie nabyć, ale przypomnę, w komplecie ze ściereczką. I na tym kończymy spotkanie z debiutanckim tabletem Realme, który wyszedł im całkiem dobrze. A ja, jak to zazwyczaj, dziękuję Wam, że mnie znów oglądaliście i zapraszam na kolejne filmy. I oczywiście wcale nie obrażam się za wszystkie łapki w górę oraz komentarze. Do zobaczenia. Cześć.